Hej kochani, z tej strony Ebba i dzisiaj w końcu nagrywam dla Was moje wszystkie aksesuary na modelach, więc zaczynajmy. Dzisiaj będą mi towarzyszyć wszystkie moje modele. Catch me, myślę wszystkie trady. I jeszcze zaraz pokażę mi parę elbiaczków. Dalej mamy czoklaty w cudownej dereczce, którą oczywiście Wam pokażę. Na razie to moja najlepsza dereka. I konia, który jeszcze nie ma imienia, więc jeżeli wymyślicie jakieś mu ładne imię, bo to Ogierek, to bardzo chętnie je nadam. A jeżeli chodzi o elbiaczki, będzie mi towarzyszyć Wała has Quarter Horse. To jest Ogier, tak. Ogier Oldenburski i dwa źrebaczki. Tinker. Źrebak Tinker i źrebak arabski, do jego mama, klacz arabska i klacz Shire. Też zeszleś wszystkie, na razie modele tutaj zeszleś, koniu nie leć. I tak, mam to pogrupowane na trzy, w jakby trzech miejscach aż, to ze względu na to, jak sobie, bo to wczoraj akurat robiłam, miałam idealny czas. I tak, pierwsze mam rzeczy w takim worku. Tu są na przykład rzeczy, których nie używam, widzicie, to są też rzeczy tylko dla elbiaków. Jakiś drąg, ta szafka rozwalona do siodlarni, lalki, jakieś akcesoria, ogłowia, siodła, jakiś stół, kanapa i tak dalej. Jakaś derka na Halloween, nie nawet co jest. Dalej mamy, a tu nie są akcesoria, to są akurat materiały, gdzie nie, dobra, później to wezmę. Tutaj są akcesoria, koniu nie leci, ręcznie robione, no, trady i elbiaki i klasyki, ogólnie takie moje ulubione. I wszystko tutaj już jest zrobione, jakby pokończone, a jeszcze mam tutaj w takiej komódce, w takiej szufladce, wszystkie akcesoria, które zaczęłam, nie skończyłam, co do naprawy i tak dalej. I ja mam zamiar je wszystkie dzisiaj pokazać, więc zaczynajmy. Zaczniemy sobie od tych tutaj w tym pudełku, bo myślę, że są najfajniejsze. Zdejmujemy pokrywkę. Dzianiny pikowane to nie są akcesoria. I lecimy. A czekajcie, terka nie tu leży. Okej, więc tak. A pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to chyba tej kolory. Więc weźmy może sobie kaczmiego. Kaczmi, ten będzie naszym tutaj. Pierwszy mamy czaprak. Oczywiście wszystko ręcznie robione. To jest dzianina pikowana, to jest czaprak skokowy, jeżeli dobrze pamiętam, albo wszechstronny. On tutaj miał małą dziurkę, więc szłam, wiem, nie wygląda to najlepiej. To jest mój pierwszy czaprak, który robiłam, jeżeli chodzi o trady i jeżeli chodzi o dzianinę pikowaną. Wszystkie paski tutaj, ten pasek oczywiście jest funkcjonalny, tak samo jak z drugiej strony. Gdzieś odpadał. Tutaj też jest doklejony. I prezentuje się na modelu. To chyba nie na ten model. Bo chodzi o to, że on miał być jakoś tak, tak trochę wyżej, ale może pokażę Wam go na czoklatej, bo czoklatej jest trochę dłuższy. Okej, czoklatej. Czoklatej ma taką śliczną maść. Okej, mam. O. Bo ten czaprak miał leżeć na koniu. Tak. Okej. Dalej. Mamy rzeczy na skalę Little Bits. To nie na tego konia, sorry. Czaprak na klaczkę arabską. Akurat nie jestem z niego zbyt dumna, bo tu się odklej jest bardzo sztywny. Nawet możecie to zobaczyć na filmie. Czaprak jest aż sztywny. Bo ma na sobie mulinek, gdzie i było jeszcze dużo kleju. Nawet tutaj widać. Plus ten pas taki nie są funkcjonalne, więc taki ten czaprak se jest, no ale jest. Taki ona klaczkę arabską. Dalej mamy coś na trady. To są nauszniki, które wyszło ogólnie to na uszy, zdecydowanie za krótkie, z filcu to jest. I wygląda czoklatej, bo to jest na czoklatej, w tym po prostu komicznie. Ale uznałam, że nie będę tego naprawiać, gdzie może na jakieś halo mi się kiedyś przyda czy coś, no bo to jest po prostu za krótkie, gdzie czekolada ma naprawdę długie uszy.
Okej, okay, teraz cztery aż czapraki na skalę Little Bits i pokażę wam na ogierze oldenburskim, które ogólnie kocham. Pierwszy taki, o wszystko tutaj jest, ten akurat malowany jest mazakami, w tą stronę dobrze pokazuję. O, pojemny, w którą. No, ale właśnie prezentuje się w ten sposób, nie ma żadnych pasków, nic, bo to robiłam pod te siodła takie szlejsiowe. Dalej mamy taki sam, tylko biały czekolad, to znaczy nie biały, bo tutaj się marker rozmazał z szablonu. I tak się prezentuje. A trzeci taki Galaxy. Też taki bardzo ładny. Ogólnie, gdyby ktoś wiedział, to jest malowane, nie, ktoś chciał wiedzieć, to jest malowane mazakami na starym prześcieradle. Wiecie, recykling. Kolejny czaprak jest dla mnie bardzo ważny, to znaczy ważny, bo bardzo mi się on podoba, bardzo mi się, proszę bardzo. To jest czaprak z lamówką, z drugą lamówką, to jest lamówka z lamówki bawełnianej, takiej ładnej, satynowej. To jest jakby dzień napikowana. Te paski są specjalnie takie odstające, żeby się dało przełożyć popręg do siodła. A siodło też mam, tylko się rozwaliło. Przystuła odpadła. I tutaj naprawdę ja jestem, to jest czaprak ujeżdżeniowy tutaj na ten model i po prostu wygląda no bosko. I teraz konkretnie robiony właśnie, no, czapraku. Jest dość sztywny, ale to nic. To parę dni pod siodłem by leżał i byłby mięciutki. No właśnie tego ogiera oldenburskiego. Dalej mamy maskę na muchy, którą kiedyś sama robiłam. Jestem dalej z niej bardzo zadowolona. Wiadomo, mogłabym teraz zrobić lepiej, no ale dobra. Na klacz... szlejś, tutaj, tą, bo tak to będzie za dużo na inne konie, bo nam długi pysk straszny. I tak trochę wyszło na nią za dużo, ale no wygląda i tak spoko. Tutaj jest ogólnie szyte, bo chciałam, bo tutaj mi się rozwalało cały czas jak kleiłam, a nawet jeżeli to uznałam, że a może będzie lepiej wyglądać, no nie wygląda lepiej, ale dobra. O Boże, nie mamy dalej rzeczy. Okej, to może teraz sobie przejdźmy do czegoś bardziej związanego z tradami i jazdy. A jest to podkładka, która nie wyszła zbyt dobrze. Chciałam, żeby wyszła trochę lepiej, to jest futerko. I no cóż, nie jestem zbyt z niej zadowolona, no ale jest podkładka, jest, więc jak weźmiemy czaprak, weźmiemy ten czobuł wcześniej. Jak weźmiemy czaprak i położymy na nim tą podkładkę, to w sumie na siodło nie jest aż tak źle. A przechodząc, a nie, jeszcze nie siodło, teraz mam wiaderko, które robiłam sama, trochę tutaj ucho odpada, ale to nic. To jest wiadro z pianki kreatywnej, dlatego można je tak zwijać, ignorujcie to, to po prostu jak przyczepiam jakimiś klipsami, żeby się skleiło, to na pewno, nie wiem, to było na tych klipsach. A to jest na trady i na klasyki, więc nawet nie wygląda aż tak źle. No. Więc jest naprawdę fajne. A dalej mamy... Co to jest? Ja nie wiem. Później do tego przejdziemy. Siodło. Z siodła jestem zadowolona, chociaż też nie jestem, ponieważ ono jest szyte. To jest skóra z jakiejś torebki szyte. Wszystko jest muliną różową, jak widać. Strzemiona nie są regulowane. To w ogóle jakoś dziwnie odjechało w bok. Za to jestem naprawdę zadowolona z pręgu. Tutaj jest podogonie, które już jest bardzo stare i jeszcze nie jest od tego siodła nawet. Ale oczywiście da się wszystko zapiąć, wszystko wygląda git na koniu. O, w ten sposób. Tylko tu się po prostu coś rozciągnęło, więc ja nie wiem. Dalej mamy kolejny czaprak, tym razem akurat na klasika. To jest czaprak ujeżdżeniowy. Nie w tą stronę. No, dobrze teraz. Z takimi, też z dzień pikowanej, z takimi strasznie słodkimi, z muliny zrobione serduszkami. Paski są funkcjonalne, ale raczej tego czapraka nie używam, bo nie wiem po co, gdzie i tak dalej. Dalej się jest siodło na skalę Classic i Little Bits. Naprawdę, ponieważ na skalę Classic to miało być siodło wyścigowe, takie malutkie, ale bardziej mi wyszło jako siodło... ujeżdżeniowe na Little Bits, więc no ostrość. Okej. I no cóż, ja nic na to nie poradzę. Co to jest? Aha,
No i jeżeli chodzi o to siodło, jakby tamto, wyścigowe na klasiki, no to tu jest popręg. On jest taki trochę rozciągliwy, mięciutki bardzo, ale no. O, no jeżeli zostając w temacie wyścigów, to ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o wyścigi, to jest Czaprak z wyszytym numerem 4. Będzie na taki tutorial. I w karcie społeczność, jeżeli ktoś śledzi mnie, to wie, że mi się odblokowała karta społeczność, a jeżeli nie, no to okej. Zadałam wam pytanie, jakie tutoriale chcielibyście następne, więc jeżeli was to interesuje, to zapraszam i można głosować. Nie tutoriale, tylko filmy ogólnie, a tam jest jeden tutorial. Czaprak ujeżdżeniowy. Tak o wygląda. Też go bardzo lubię. I no. Jakoś też go niezbyt często używam. Kolejny czaprak. O Jezus, jeszcze ile? Czekajcie, żeby was nie zamęczyć czaprakami. Powiem wam jeszcze ile czapraków. Dobra, tylko te dwa. Tutaj. Skokowy, który jest okropnie krótki. Ale też nie wyszła ta lamówka wcale aż tak, że tylko ten pasek na górze jest trochę krzywo. A drugi czaprak bez lamówki, za to z futerkiem. Akurat wyszedł spoko. I to futerko jest takie słodkie w kształcie serduszka. I no. Tylko te paski zrobiłam strasznie krótkie i nie da się przez nie niestety popręgu na siodło przeplec. Okej. Okay. Teraz przejdźmy do czegoś, co mam znacznie większe rzeczy. Czyli derki. Mam ich 3 plus 1 ma być do naprawy. Nie, sorry, tu nie na tego konia derka. Catch me. To jest derka zrobiona specjalnie do filmu, który możliwe, że kiedykolwiek powstanie, a możliwe, że nie, bo wiem, zapowiadałam go już, ale nie wiem, czy powstanie. To jest kaptur i powiem wam, że nawet nie wiecie, jak trudno jest uszyć kaptury na konia. Gdyby tutaj jest guzik. Tak wiem, że teraz mało co widzicie. Proszę bardzo. Mamy kapturę. I myślę, że Kasia wygląda w niej dumnie. A tutaj to, no to nie patrzymy, to ma być derka dla... nie będę zdradzać. Ale po czarnym kolorze można się chyba domyślić. To jest tylko po to, że w razie jakby nie była zapięta, wiatr był zawiał czy coś, to żeby to nie było zdjęte, a i tak to miało być film nagrywany możliwie, że w zimie czy w coś, więc taka derka dla Kaczmiego jest, wygląda w niej bardzo dumnie. A jeżeli chodzi do filmu, to mamy jeszcze nóż dla niego. To nie jest, i to jest krew, to znaczy nie prawdziwa, to jest po prostu farba. Z tej strony wygląda to znacznie lepiej, tutaj tak nienaturalnie. Muszę go jeszcze trochę dorobić i to jest po prostu patyczek drewniany, tak zrobiony i mucha, ale agresywny. I nawet w tej derce powiem wam, że zrobiłam, o, tutaj jest taka malutka kieszonka, że nóż jest tak mały, tylko leży na mojej dłoni, że w razie czego podczas kręcenia filmu, sorry, żeby był na chwilę czarny ekran, podczas kręcenia filmu, żeby nam się nie zgubił nigdzie, tu jest na niego kieszonka i on sobie tam normalnie może siedzieć. I też będzie nam wygodniej go stamtąd brać. Następna derka, zdecydowanie mój faworyt. Taka oto fioletowa. Ostrość. Tu jest futerko doklejone, wszystkie sprzączki działają, w sumie tylko dwie są. Tu są paski. Cała jest ładnie obklejona też lamówką. I możliwe, że będę ją sprzedawać na moim Vinted. Kupię. Tutaj jest pasek i tutaj jest to specjalnie, żeby się nic nie strzępiło. Z drugiej strony nie wygląda to aż tak ładnie. No ale cóż. I to jest derka na czekoladę i naprawdę wygląda w nim bardzo wdzięcznie. Okej, okay, kolejna derka, która była robiona przez Zari. Jest coś takiego i ona jest zielona, tylko po prostu w telefonie, w kamerze, jakby ona była taka ładna, niebieska, błękitna. Ale naprawdę, uwierzcie mi, jest taka zielonkawa. O, teraz to już lepiej widać, jak tak zbliżyłam. No ale serio, uwierzcie mi. I
No cóż, to jest po prostu warkoczyki takie doczepione. Nie wygląda aż tak źle. Bardziej jakaś pandeka na konia. Taka bardziej nierealistyczna, taka bardziej jak, nie wiem, do zabawy czy coś. Ale no. Dobra, dalej mamy siodło, którego totalnie nie znoszę. To jest moje pierwsze siodło zrobione na skalę traditional. I wygląda tak. I tak, ono nie ma przystół. Puślizga są fejkowe, to jest kawałek doklejony. No, nawet nie jest skóra. Materiał skóra podobny. To jest tekturę naklejona i to nawet to widać, jak ta tektura wystaje. No, jest takie se. To jest kółko na podogonie, które tak właśnie było robione do tego siodła. Chociaż na koniu, jeżeli mam być szczera, jeszcze nie jest aż tak źle. Tak. To nie, to jest do naprawy. Nie wiem, dlaczego tu leży. Dalej, takie dwa kantarki. Tylko dwa, mam nadzieję. To są robione na kantarki. No popatrzcie, jak to wygląda. To jest po prostu kółko i pasek na Little Beats. Jak nie miałam co robić, brałam skórę i wycinałam takie o. Tu jest jeszcze z podgardlem i tu ma rzepy, bo to było do lonży, ale niestety ta lonża gdzieś mi się zgubiła. Z tym, ale tego to nie działało zbyt dobrze. Dalej mam halter robiony przez Sylwii, ale szczerze totalnie jakoś tak wyszedł. Znaczy wyszedł spoko, ale muszę go sobie ogarnąć. Może zaraz jak mi się uda założyć go na modele, to wam pokażę. Okej, udało się. Ignorujcie, że on jest zdecydowanie tylko konia za dużo, to było robione na czokoladę, ale już miałam pod ręką kaczmiego, to na kaczmiego założyłam. Nawet nie jest taki zepsuty, jak myślałam. To jest po prostu kawałek włóczki. No. Teraz coś, czego mam zdecydowanie najwięcej. Są, no oprócz czapraków, są to kantarki i kawecany. To jest ogólnie coś, co ja robię od teraz, jakoś tak od niedawna naprawdę, ale zaczęło mi to świetnie wychodzić, nawet Zari tak powiedziała. Wszystko jest zrobione ładnie, schludnie, tylko dalej wszystkie sprączki oczywiście robię sama, na przykład tutaj dobrze widać albo tutaj. Oprócz kawecanów i kantarów robiłam też kiedyś kantar do jazdy, prezenterki, tylko prezenterka jedna się zepsuła troszkę, ale zrobiłam też kantar kiedyś do jazdy i nawet się sprzedał. Więc pierwsze. Pierwszy kantarek jest to zwyczajny kantar z takim niebieskim nachrapnikiem i tutaj takim paskiem na kaczmiego. I możecie zobaczyć sobie, że to naprawdę wygląda wszystko fajnie i ma futerko na nachrapniku. Dalej mamy kawecan. Kawecan tutaj jest bez naczółka i bez paska żuchwowego. Po prostu taki oto kawecan. I ma tutaj oczywiście kółko, tak jak prawdziwy kawecan powinien mieć. I futerko również. Większość mam z futerkiem, chyba nie mam bez futerka. No, kantar mam jeden bez futerka. Kolejny kawecan, identyczny jak wcześniej, też bez paska żuchwowego i naczółka, tylko że zielono-biały, też z futerkiem, tylko on ma futerko tutaj na pasku, tutaj, jak to się nazywa? Na chrapniku ma i ma pasko na pasku podbródkowym, jeżeli to tak się nazywało, nie pamiętam, zapomniałam, muszę sobie przypomnieć. Kantar, którego, to jest mój pierwszy kantar i myślę, żeby go po prostu rozwalić i zrobić z niego inny, bo naprawdę tu jest ładna tasiemka. To mi ten kantar pierwszy totalnie nie wyszedł, wygląda źle. Tutaj w ogóle to klejenie. Nie. Sprzączka się totalnie rozwala, rozpina, ja wtedy sprzączek nie umiałam robić. Popatrzcie, jak to wygląda. I popatrzcie na tą sprzączkę, a popatrzmy na przykład, weźmy, o, tutaj jest ładna sprzączka. Na tą sprzączkę, ładnie taka zapięta, okrągła. Na to. Więc to jest kantar, sobie od razu wrzucę do naprawy. I mój ulubiony kawecan. Tadam. Bo on ma, jak widzieć, tu są dziurki, a tu jest sprzączka z bolcem, która jest normalnie ruchoma, można go regulować. Tutaj również pierwszy raz zastosowałam trochę inną technikę naklejania kółeczka, ponieważ tutaj jak widać, jakby to kółeczko było od razu pod nachrapnikiem i futerkiem, ale tak nie jest, ponieważ ono nie może latać po całym tak nachrapniku tutu.
na przykład tutaj wyszło w ten sposób, tak kleiłam, ale tu już totalnie inaczej i ja po prostu mam ten kanter, kawetem. To jest na czekoladej robiony, bo na kaczmiego ten podgardle, bo tutaj mam podgardle, jest zdecydowanie za długie. Haczyk też nie wyszedł aż tak źle, ponieważ ja nie mam wprawy w robieniu haczyków, ale tu naprawdę nie wiem, co mi odwaliło, że zrobiłam tak długie to. Znaczy, jakby to, tego nie widać pod spodem, ale no takie strasznie długie to sklejenie, ale to nic. Dalej mam halter na LB, na Little Beats, ale nie ma supełka, jakby nie supełka, tylko pętelki, bo jakoś nie chciało mi się jej robić. Ale nazwijmy to uprząż, czyli jakby kanter z wodzami, bez paska żuchwowego w pewnym sensie, jakoś tak nie wyszedł. Zari go robiła, tej właśnie z wodzami, na karczmiego, bo wtedy miałam tylko karczmiego i pas do lążowania, którego ogólnie nienawidzę. To jest mój pierwszy pas do lążowania i na razie raczej ostatni i w ogóle kuku od niego odpadło, jest na haczyku zamiast tutaj. Się to można naprawić, ale nie lubię. W ogóle popatrzcie, jak ta sprzączka tandetnie wygląda. Łe. Okej, więc z tego pudełka to już wszystko. A teraz może przejdziemy sobie do rzeczy, które trzeba naprawić, a to też jest tu dużo. Więc derka, której trzeba ogarnąć sprzączkę. Ja to sobie na razie muszę dać. No ten kanter, co wam wcześniej mówiłam. Derka, której trzeba też naprawić sprzączki i tu skleić, i to, żeby to było przyklejane, a nie przyszywane. I tu jeszcze chciałam zrobić pasek pod ogon, ale no cóż, nie mam już czasu. Uprząż na lbiaki, której, no cóż, ten powóz, troszkę się tak, ta płoda jedna zgina. Trzy takie same derki na konietko, po prostu patrzcie, jaki jest z nich jakieś strzępy, więc po prostu muszę to poprzycinać. Wycięta, ale nie zrobiona derka na elbiaczki z filcu, taka różowa, nawet mam wyciętą klapę na ogon. Moje pierwsze siodło, które w życiu zrobiłam. To są patyczki, tu są patyczki i tu też są patyczki, nawet widać. I to się normalnie zgina, można sobie zrobić takie krzesło z tego. Nie ma, znaczy ma przystułę, bo to miało być zapinane w ten sposób, jak siodła szleić. Tutaj nie ma sprzączki i to jest tektura również, więc... Ochraniacz, bo mam nawet drugi gdzieś. Po prostu chciałam przetestować dwa różne sposoby ochraniaczy i zdecydowanie to jest lepsze zapinane na sprzączkę. Tylko no cóż, to było szyte wszystko, a nie klejone, no nie wiem co ja mam z tym. Lubisz ciele, dobra. I sprzączkę chcę też zmienić, a tutaj mam inny sposób, że po prostu zakładam na nogę konia i przekładam przez pasek, ale to totalnie nie wypaliło. Taki kantarek, w sumie nie wiem czemu go tu wrzuciłam, przecież on jest 100% dobry. Dobra, dołożę go. O, to jest to moje ulubione siodło, o którym wcześniej mówiłam, tylko gdzie jest jego popręg, to ja nie mam pojęcia. Jak nie ma, to ja się chyba zjem. Chyba, że mam tam w... Chociaż czekajcie, coś mi nie pasuje. Bo, czyli popręg się zgubił. Okej, po prostu to jest moje ulubione siodło, które ma strzemionka nieregulowane oczywiście. Tutaj wszystko się ładnie rusza, tylko właśnie odczepiłam się od niego przystuła, która była przydoczepiona do popręgu. I tak, właśnie popręgu nie mam, chociaż ten popręg wyszedł. Tak fajnie, tak ślicznie mi wyszedł popęk i no cóż, nie mam go. No chyba, że jednak mi się gdzieś ktoś zaplątał. Derka na czekoladę nie rozpinana, tylko po prostu tu się odkleiło pasek i wygląda taka niebieska, z takiej dzianiny pikowanej niebieskiej. Czaprak, który pierwszy, który robiłam z lamówką i nie wyszedł ładnie, bo trochę odstaje tutaj w paru miejscach. O, ta prezenterka, o której wcześniej mówiłam, po prostu odpadło jej... A nie, czekajcie. Nie, prezenterka jest dobra, okej. Uprząż świąteczna na czekoladę. Jeszcze po prostu nieskończona, nie zepsuta, tylko nieskończona.
Po prostu ostatnio ją robiłam i nie skończyłam. I tak, tu jest sprzączka z tych brzydszych sprzączek, co robiłam, ale po prostu z innej mi się okropnie odczepiała. Nawet nie wiem, czy to będę dokończyła. Niedokończona uszyta na torba. Na trady do filmu. Nawet wiecie, chyba tutaj w szafce mam wersję już ukończoną. O, mam. Proszę bardzo, wersja ukończona z takim sznurkiem. Ona nie jest jakoś normalnie inaczej zapinana, tylko się po prostu przekłada. I można wypieścić taką nowy na szyi. Nie wygląda naprawdę git. Tylko po prostu zrobiłam drugą, nie wiem w sumie po co nudziło mi się. To tu. Dobra, dalej. Zaczęto, ale również nieskończona uprząż na Little Bits, jeżeli dobrze widzę. No. Dwa zaczęte kantarki. Trochę takie se wyszły, więc możliwe, że po prostu je zniszczę, jeżeli taką mogę nazwać, i przerobię na coś innego. Podgardle od ogłowia. Ogłowie wyszło ok, tylko po prostu właśnie podgardle mi się odczepiło i muszę za niedługo je przyczepić, ale nie mam pytania na to czasu, chociaż to mi zajęłoby 2 minuty. Nieskończone ogłowie, któremu brakuje po pierwsze jednej sprzączki tutaj, a po drugie nie ma naczółka ani paska podgardla. Pierwsze ogłowie, na którego nie mam słów, naprawdę. To ogłowie wygląda źle. Ono nie ma podgardla i ono to jest naczółek przyklejony. Ale okej, nie pytajcie. Zaczęty kawecan z tych moich teraz ładniejszych, tylko nie skończyło mi go jeszcze, więc tak, mam nadzieję, że kiedyś go w końcu skończę. Derka, taka puchowa, tylko po prostu wrzałam naprawdę rzep, przyczepiłam z obu stron tym szorstkim takim, więc no. Uprząż na modele koni z środku z mierczem, ale nieskończona, to znaczy no, derka, która jest dobra i tak nawet nie wiem, czemu ją tam wrzuciłam, taka na... klacz arabską. Czaprak, który wyszedł krzywo i to bardzo. Ta część jest znacznie większa, ale mam nadzieję, że to widzicie, więc może kiedyś go naprawiam. Do elbiaków. A tylko mam jeszcze worek. Do kawaletki. Po prostu zaczęło tutaj, o, tutaj odpadać i muszę to przykleić. Zaczęte ogłowie, chociaż strasznie grube. I nie wiem, czy je kiedykolwiek skończę. Boże, jaką chrypką mam dzisiaj. Uwiąz do prezenterki. I ostatnia rzecz to jest kapelusz czarownicy na modele koni. Tylko muszę go po prostu pomalować. Okej! Okay. Dobrnęliśmy do końca, więc to są wszystkie rzeczy, które muszę sobie ogarnąć i zrobić do końca, więc sobie odkładam je tutaj do mojej szafeczki i zapominam o nich na zawsze. I teraz wrzucę do worka. A tu jest chyba tego najmniej, chociaż wydaje się dużo, ale no. Okej, więc zaczynajmy. Pierwsza jest szafka do siodlarni, która się normalnie wysuwa, ona jest takim fajnym meszkiem okryta. To jest pudełko po zapałkach, dwa sklejone, ale tu się niestety rozwaliło. I też nie korzystałam z niej często, tutaj to już nie wspomnę, co się stało. Nie wygląda zbyt dobrze. Skrzynka, tak, to jest kawałek kartonu, po prostu jak nie chciałam sobie, wiecie, zrobić jakąś taką fajną skrzynkę na sprzęt z recyklingu, jeżeli nie mogę znaleźć, to jest postrzegane z szkieletem YouTube. Rąk, który po prostu wymaga ponownego pomalowania. Trzy roleczki. Taka opiekunka do koni, już trochę ma startą farbę z siebie, ale to nic, bo jest najstarsza. Druga, która też już nie wygląda zbyt dobrze. Jeździec. I trzecia, która jest w miarę nowa, bo ona jest od tego pięknego rumaka ze zginanymi nogami. Wow. Dobra, lalencję na bok i może weźmy się za coś, chyba czego mam najwięcej, czyli rzędy.
czyli tak zwany sprzęt. Dość dużo sprzętu mi się kiedyś pogubiło, więc tak, od tego ogłowia nie mam. Siodła nie mam, od tego, że siodła nie mam ogłowia. Nie mam jeszcze jednego takiego ogłowia. Tu mam zestaw na kucyka, dwa takie same siodła i takie siodło. To jest wszystko takie fajne gumowe. Wszystko jest ze szlejsiów. Derki. Derek ja mam pełno. O Boże, dzwoneczki, masakra. Jakiś śmieć. Jakieś tutaj są rzeczy robione przeze mnie, wiecie, ręcznie. Ach, tego nie lubię. Torba na akcesoria, która jest ogromnie ogromna i no. Derka na model, na źrebaki numer 1, numer 2 i numer 3. Prezenterka z firmy Szlejś. Prezenterka robiona przez kogoś. Miałam takich 5, ale wszystkie mi się rozwaliły i ta jedna została. I nie wiem, przez kogo kiedyś się kupiłam, chyba na Oelixie. Pas do lążowania na... Nie mówię, tutaj zostało się z tą szczątką. Na ogiera Schwarzwaldzkiego z kolekty. Taki czaprak i to jest pad westernowy i on ma być w stronę tą chyba. To jest przyszywane na maszynie do ścian. Tak mam, ale nie umiem jej obsługiwać i nie lubię zbytnio na niej szyć, bo po prostu jakoś nie wiem czemu, ale ona mi się zaczęła rozpruwać i szczerze po prostu wygodniej mi jest w rękach. Taka tabliczka na uznajmy coś tam i tak wiem, że ona ma tutaj wygniecione, a to tylko dlatego, żeby nasza cudowna lalka mogła sobie ją wziąć tak o do ręki. No, miałam kiedyś taką wielką, fajną siodlarnię na modele koni i to były od niej wieszaki na siodła. One wisiały w taki oto sposób. Derka podaje, że... Czekajcie, nie mogę tego zwinąć. Tak, derka. Derka z... Wow, to jest tej derki. Ja byłam taka dumna, jak ją zrobiłam kiedyś. Derka z dzwoneczkami. Bo tu ma taką fajną kieszeń i można coś tu włożyć. Lążarz, która jest nawet zadowolona. Tu ma haczyk i tu ma takie fajne metalowe i przez to wygląda nawet spoczko. Cała jak sznurka po prostu. Rzeczy z modeliny, a ich mam dość sporo, bo aż 4. Tu jest szafka, jakiś fotel, stół i poduszka do kanapy lub tego fotela. Też to było do siodlarni. Tak jak wcześniej wam pokazywałam, tam takie coś też do tego drąga, tylko po prostu pomalowane i nierozwalające się. Derki na Halloween, taka dynia i taki coś. I więcej rzeczy filmowa. No i jeszcze jeden z tych takich kantarków. Skrzynka na rzeczy. Medale 2. One są do boksu ze Szlejś, bo ja mam. I tam jeszcze była taka plakietka, ale niestety tej plakietki ja już nie mam. Zostały mi tylko te dwa medale. Kapelusz na lalkę. Kopystka. Dwie szotki miałam. 3. Chociaż jedna była zepsuta, więc nie wiem, czy jej nie wyrzuciłam. Z grzebu i szotka. Marcheweczki, kopystka, a mówiłam, i bandaż na nogę. Dobrnęliśmy do końca, a więc mam nadzieję, że ten film wam się podobał i za niedługo, obiecuję wam, że za niedługo pojawi się film z moimi akcesoriami na modele koni, ale nie w tym sensie. Tutaj mam w tej szufladce wszystko do tak making, moje wszystkie rzeczy i tak dalej. Po prostu zobaczcie, ile tego jest i ja bardzo chętnie podzielę się z wami, jak to, z czego coś robię, bo większość osób może nie wiedzieć. Więc ja już się z wami żegnam, ten odcinek też jest okropnie długi, ja wiem i pa, pa!